Dzień dobry, witam serdecznie, moje drogie koziorożce. To dla Was czytanie z kart anielskich z Grace. Ja nazywam się Grace, a czytanie jest na rok 2017. Kochani, tak jak każdemu znakowi dziękuję, muszę i z Wami zacząć tak samo, bo zasługujecie na to. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że interesujecie się tym, co robię, że subskrybujecie do mojego kanału, zostawiacie sympatyczne komentarze i dzielicie się moimi filmikami z innymi, czy to na Facebook, czy na Google+. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękuję za oglądanie na Vimeo On Demand, gdzie mam co miesiąc filmiki nie tylko z dodatkowymi wiadomościami, ale także z uzdrawianiem. Następnie my patron. Ci, którzy są patronami, dziękuję z całego serca. Cieszę się, że jesteście w mojej duchowej rodzinie. A ci, którzy chcieliby w niej być, zapraszam, link jest pod spodem. Po prostu ofiarowujecie, że miesięcznie będziecie coś płacać, można od 1 dolara do nieskończoności. W każdym razie, żeby oglądać moje dodatkowe filmiki, które będą się tylko na Patronie ukazywały, należy uiścić opłatę 3,33 dolara miesięcznie. Jest to subskrypcja po prostu do oglądania mnie prywatnie, bo tylko tak będzie to można robić poza czytaniami z kart anielskich, numerologią i astrologią, ogólnie dla publiczności na YouTube. Także kochani, pamiętajcie, że sprawdzić wypadałoby swój aspekt, a także położenie księżyca. Jeżeli potrzebujecie prywatnego czytania, bo tylko takie naprawdę jest dla kogoś konkretnie, zapraszam na swoją stronę internetową, gdzie link też jest pod każdym jednym filmikiem, www.angelreadingswithgrace.com, gdzie pod moje usługi można znaleźć wiele czytań, także dla par, portret astrologiczny, numerologiczny, kim jestem, co naprawdę warto wiedzieć w roku koguta 2017. Uzdrawianie, a także nauczanie, jak uzdrawiać metodą Reiki i metodą międzywymiarową, więc serdecznie zapraszam. Kochani, to czytanie ma 6 kategorii. Tylko dla Was i Waszego otoczenia, więc rodzina, znajomi, współpracownicy, praca, kariera, biznes, zdrowie, to czego się nie spodziewacie w 2017 roku oraz wiadomości z drugiej strony o tych, którzy odeszli, a byli Wam bliscy, albo od Waszych aniołów. Więc przystępujemy, moi drodzy. Okej, zaczynacie. Wy przechodzicie olbrzymią transformację w tym roku, moje drogie koziorożce. Chyba największe ze wszystkich znaków. Zaczynacie czwóreczka. Zorganizowani, tak jak to cesarz jest, wie czego chce, posługuje się logiką, intelektem. Taki prawdziwy znak ziemski, że tak powiem, prawdziwy koziorożec. Moje przeznaczenie z koziorożcy, to już ja coś na ten temat wiem. Boy, my lubimy pracować. Więc to jest lider, to nie jest owca żadna i tak dalej, więc tak zaczynacie rok. To kim naprawdę jesteście. Teraz mówią, żeby absolutnie, żebyście przestali kontrolować cokolwiek. A więc wiecie, czego chcecie, wiecie, w którą stronę idziecie, ale nie bądźcie tym, którzy siedzą i mówią, to musi być tak konkretnie, to się musi stać, tamto się musi stać, bo jeszcze nie wiecie, czy Wam to na dobre wyjdzie. Więc nie kontrolujcie, jak to się stanie, ok? Taka jest rada. Waszym przeznaczeniem jest mieć coś wspólnego z książkami. Albo je czytać, albo je pisać, albo je edytować, pomagać w jakimś wydawnictwie i tak dalej, coś robić. W każdym bądź razie jest coś z książkami. To jest bardzo ważna wiadomość. Teraz, dla tych, którzy dla Was i dla Waszego otoczenia, nie bądźcie wycieraczkami. Ta sama wiadomość zdaje się, że była dla Panny. Nie bądźcie wycieraczkami dla nikogo. Czyli jeżeli ktoś chce, żebyście w coś wierzyli, a wy w to nie wierzycie, to nie róbcie tego. Wierzcie w to, co chcecie wierzyć.
Idźcie za głosem serca i za intuicją. No to będzie właśnie wasza transformacja, bo kiedy zaczniecie tego słuchać, to wszystko się zmieni. Ale gdzieś może być ktoś, kto zechce wam podciąć skrzydełka, kto nie jest dla was naprawdę najlepszym towarzystwem. I to jest rodzina, znajomi, my mówimy. Albo nie życzą wam najlepszego, może są zazdrośni o coś, może no, nie są wiatrem pod waszymi skrzydłami. A więc czas stanąć w obronie siebie, samego siebie samej, ok? Spędź czas na łonie natury, medytując, wyobrażając sobie, co chcesz, jednym słowem marząc i wypoczywając. Jeżeli szczególnie masz jakąś negatywną perspektywę na znajomych i rodzinę, poproś anioł, żeby ci pomogli znaleźć pozytywną, widzieć w nich to, co jest też dobre, a nie w niektórych, co kompletnie jest złe. Z tym, że jak naprawdę jest złe i tak myślisz, należałoby się odciąć. Otwórz swoje serce na miłość. A więc koziorożec może być pracoholikiem. Ja wiem to po sobie. Pracować, ja nie mam czasu na nic innego. Ja muszę to jeszcze zrobić, tamto zrobić, ten projekt dokończyć, tym się zająć. Ja to bardzo dobrze rozumiem. Ale tu mówią, żeby im bardziej otworzysz swoje serce na miłość i wlejesz tę miłość w to, co robisz. A więc żeby to nie było, że tylko pracujesz. Okej, to muszę zrobić, to muszę zrobić, to muszę zrobić, ale tak naprawdę to ja nie lubię tego robić. To one o tym mówią. Ja nie lubię tego robić. Ja nie chcę tego robić. Ja mam serdecznie dosyć, no ale to jeszcze ten projekt muszę dokończyć, bo w ten sposób się wykańczacie, słuchajcie. I dlatego, jeśli chodzi o pracę, biznes i karierę, mówią, odejdź od tego, co ci już nie służy, w czym nie ma twojego serca. Czego nie chcesz tak naprawdę robić? Robisz to może tylko dla pieniędzy, czy dla pozycji, żeby opłacać rachunki, ale serca tam już nie ma. Poza tym, co niektórzy z was mogą doświadczyć, że mieli nieuczciwego partnera, nieuczciwych pracowników, że ktoś nie był lojalny i od tego trzeba się będzie odciąć, odejść. To im szybciej, tym lepiej. Powiesz, nie mam czasu na coś takiego, ani ochoty, ani energii, ani pieniędzy. Bum! Odcinasz się. I spotka cię zwycięstwo. Spotka cię przez to zwycięstwo. Będziesz naprawdę zadowolony z rezultatów. I nie przejmuj się, Archanioł Michał mówi, jesteś bezpieczny, my ciebie doglądamy. Tylko poproś Archanioła Michała o taką pomoc, ok? Że potrzebujesz pomocy w jakichś okresach przejściowych. Każda jedna zmiana, słuchajcie, żeby ktoś był nie wiem jak mocny, pociąga za sobą jakąś niepewność, poczucie niestabilności, więc to jest normalne. W takich sytuacjach od razu zamiast się martwić, strachać, przewidywać najgorsze, poprośmy Archanioła Michała o pomoc. Wasze zdrowie. Patrzcie, ja was widzę szczęśliwych. Czyli będzie taki moment w roku, gdzie poczujecie się ogromnie szczęśliwi. To szczęście, ta miłość w rodzinie, to zrozumienie wśród znajomych, dzieci może, ludzie, którym możecie zaufać, spowoduje, że naprawdę poczujecie się o wiele lepiej. Niektórzy z was w ogóle wyzdrowieją. Niektórzy z was muszą przebaczyć sobie, bo nie zrobiliście nic złego. To tak miało być, to było przeznaczone. I w momencie, kiedy sobie sami przebaczycie, wow, to tak jakby ściągnął z was tonę cementu. Wasze zdrowie się poprawi. Ponieważ będziecie wiedzieć, co jest naprawdę ważne. Wy to odkryjecie w 2017 roku. Dom, rodzina, miłość, lojalni przyjaciele, bo wszyscy inni już ich nie ma. I przebaczenie sobie i wasze zdrowie zupełnie, czujecie się zupełnie inaczej. To super wiadomość. To, czego się nie spodziewacie. Nagle możecie stanąć w takiej sytuacji. Lewo w prawo. Północ, południe, wschód, zachód. Gdzie ja mam iść? Jestem niepewna. Dlaczego? Dlatego, że chcę dogodzić innym, ale moje serce jest gdzie indziej. Więc jest
pauza, nie wiem, co mam robić. I to jest niespodziewane, bo kto jest koziorożcem, to idzie do przodu, wie, co robić, jest zorganizowany, a wy nagle odkryjecie tę drugą stronę życia. Miłość, intuicję, pójście za głosem serca. W tym momencie będzie to właśnie punkt zwrotny. I to jest ok, zatrzymać się i posłuchać własnego serca, gdzie ono was prowadzi. Ok? Nie staraj się innym tylko dogodzić, jeśli chodzi o swoje przeznaczenie, tylko naprawdę słuchaj głosu intuicji. I co ja widzę jednak dla większości z was, to to, że to będzie ten punkt zwrotny, kiedy aha, no tak, mój mózg, mój intelekt mówi jedno, a moje serce, to co Grace mi przypominała, mówi zupełnie co innego. No ale to, co mówi serce, to jest głupie. Zupełnie bez sensu. Tu żadnej logiki nie ma. To jest oparte na niczym. I to może być właśnie bardzo ciekawe doświadczenie dla niektórych z was. Bo jeżeli pójdziecie za logiką teraz w tej nowej energii, to jest olbrzymia szansa, że nie wygracie na to. Finansowo może tak. Może będziecie się piąć po szczeblach kariery, ale nie będzie w tym szczęścia. A wy już to szczęście zechcecie mieć. Także twoim przeznaczeniem oprócz książek jest także kontakt z dziećmi, opieka. Może jesteście nauczycielami, może instruktorami i to jest niespodzianka, więc nagle może wam zaproponuje ktoś, że będziecie się udzielać czytać dzieciom książki. Może być w hospicjum z dziećmi. Udzielać się gdzieś dziećmi, być instruktorem, nauczyć dzieci kopać w piłkę, czy w siatkówki, koszykówki. No coś robiąc z dziećmi, co będzie niespodzianko, ale to przyjmijcie. Czy piszecie książkę, a nagle ktoś powie, dlaczego nie napiszesz coś dla dzieci? Dlatego, że to jest jedno z twoich przeznaczeń, drogi koziorożcu. Matka. Czyli nasza Maria, Matka Przenajświętsza, ona jest dla mnie zawsze wizerunkiem cudów. Jeżeli chciałabym prosić o cud, prosiłabym właśnie Matkę Boską. I jeżeli będziesz potrzebować pomocy, wtedy kiedy staniesz nagle i nie będziesz wiedzieć, co dalej robić, ona uczyni ten cud dla ciebie, że ci pomoże. Bo to jest w tej niespodziewanej sytuacji. Następnie mamy wiadomości z tej drugiej strony. No kochani, część z was zakocha się. I to tak się zakocha, że straci rozum, jak to ja mówię. Więc tu podpowiadają. Teraz może stracić rozum i zakochać się w sobie, a może nagle zakochać się we własnym życiu, w nowej pracy, w nowej karierze, w nowym biznesie, w tym, kim się nagle staliście. I to będzie cudowne uczucie, aż wręcz mówią anioły, stój twardo na gruncie, bo to będzie aż oszołamiające, ok? Wow, bardzo emocjonalne uczucie. Co niektórzy spotkają swoją twin flame, czyli nie soulmate, gdzie są różne lekcje, ale twin flame jako wynagrodzenie, gdzie czujemy się dobrze, gdzie jesteśmy sobą, gdzie nie musimy udawać. Więc moje drogie koziorożce, wy macie tu cudną sprawę. No i ostatnia wiadomość to jest światło. Tak jakbyście zobaczyli światło na końcu tunelu, czyli od tego na samym początku cesarza, który myśli tylko logicznie, bardzo intelektualnie, wie czego chce. Dojść do tego, to jest cały rok przechodzenia transformacji. Spirytualistyczna ewolucja. I ta karta mówi, wyobraź sobie być zbudowanym z energii i światła. No bo tak naprawdę to tak dokładnie jest. To jest to, kim jesteś, jak jesteś zbudowany. Jesteś bardzo silną osobowością i ludzie są
przyciągani do ciebie poprzez twoją niesamowitą inteligencję. Ale tu jest także czas, żeby pamiętać, ile masz tej pięknej energii w sobie, ile tego cudnego światła. Więc to są przepiękne wiadomości dla was, moje drogie koziorożce. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę cudownego roku, pełnego miłości, szczęścia, spełnienia siebie i swoich najskrytszych marzeń. Buziaczki, uściski i do kolejnego razu.